jury konkursu Selma na Antarktydzie po bardzo długich i burzliwych obradach na drodze głosowania wytypowało zwycięzców konkursu. Pierwsze miejsce zajęła praca przedstawiająca Selmę na tle ośnieżonych szczytów górskich i zachodzącego słońca. Czyste, wesołe kolory to walor tej pracy. Dwa drugie miejsca zajęły wyklejanka z Selmą, górami, krą, morzem. Doceniamy pracochłonność techniki i liczne elementy antarktycznego krajobrazu. Również drugie miejsce zajął portret Artura wbijającego flagę na tle Selmy. Portret bardzo udany, z uchwyconym podobieństwem. Trzecie miejsce zajęła praca z pingwinami wręczającymi nam puchar. Gratulujemy twórcy poczucia humoru.